glebę. Dobra gleba! Dobra gleba! Super gleba! Gleba! Dobra gleba! Widzicie? Czyli pies zaczyna myśleć, to widać. O. Irda! Gleba! Dobra gleba! Super gleba! Okej, dobry pies, dobry! Pierdolec, pierdolec! Ja wam zaraz powiem, co to jest. To jest najbardziej ulubiona zabawa smyczą, której nie wolno robić bez komendy, a komendą jest pierdolec. Co to jest piramida nagród? Piramida nagród to jest sekwencja nagród dla psa od najmniej wartościowych, najmniej istotnych takich dla niego do najbardziej cennych. Czyli to, co jest najbardziej cenne, pojawia się na końcu. Nie wiem, czy czytaliście może Inki Sios, taką książkę Posłuszeństwo na co dzień. Ona tam mówi o czterolistnej koniczynce. Tak, że istniałyby takie czterolistne koniczynki, że tam w każdej listeczku koniczyny jest inny rodzaj nagród. Jedzenie, zabawka, sznurek i przewodnik chyba. Natomiast to ujęcie koniczynki jest płaskie. Chodzi o to, że jakby te wszystkie nagrody leżą sobie tak płasko na tej koniczynce. W wypadku, kiedy mówimy o piramidzie nagród, mówimy o czymś, co tak naprawdę jest usystematyzowane od najmniej przez psa oczekiwanych do najbardziej cennych. I dlatego u podstawy każdej piramidy nagród, niezależnie od tego, jak to pies lubi, zawsze jest kontakt socjalny. Czyli głaskanko, mizianko, mówienie do psa, drapanie za uszkiem, wszystko to, co pies lubi w kontakcie z człowiekiem. Dlaczego? Tu właśnie odpowiedź na twoje pytanie. Dlatego, że nie zawsze masz przy sobie zabawki, smakołyki, sznurki i mięsko, nie? Ale zawsze możesz psa pochwalić głosem, powiedzieć dobry pies, ślicznie, pogłaskać go. Prawda? W związku z czym ta piramida nagród będzie budowana w ten sposób, że wszystko to, co jest powyżej, wzmacnia to, co jest poniżej. Tak jakbyście polali wodą tę piramidę od góry, to spłynie na całą piramidę i cała będzie mokra. Tak samo działa ten system nagród. Czyli jeżeli twój pies najbardziej na świecie uwielbia plastikową butelkę, tak? To jest ten top absolutny. To popatrzcie, jeżeli zaczniesz od nagrodzenia psa głaskanie. Potem załóżmy, że lubi jakieś tam jedzenie. Czyli dajesz jakieś jedzenie. Potem dajesz jakąś tam zabawkę, a na końcu plastikową butelkę, to pies wie, że w momencie, kiedy zaczynasz sekwencję nagradzania, na końcu będzie ta wisienka na torcie. Czyli ta plastikowa butelka. Teraz tak, jeżeli macie psa, który dostaje fioła na punkcie jakiejś zabawki, piszczącej na przykład, o, twój, nie? No, piszcząca zabawka jest w ogóle od razu koncentracja. To teraz tak, jeżeli ta piszcząca zabawka pojawi się na końcu sekwencji nagród, to pies każdą z nich będzie odbierał z coraz większym entuzjazmem. Później wystarczy, że wyjmiecie sobie jedną z nich, nie musi to być cały ten ciąg, wystarczy, że wyjmiecie jedną z nich i ona zadziała jako bardzo silne wzmocnienie. Dzieje się tak dzięki pierwszej zasadzie Premaka, o której powiem przy okazji teorii uczenia się, ale już was chcę na to uwrażliwić, że tak właśnie działa system budowania motywacji u psa od najmniej nagradzających, takich atrakcyjnych, do najbardziej. Czyli to najbardziej pojawia się na końcu. Jeżeli będzie tak, że najpierw podasz psu torcik, a później będziesz chciał, żeby zjadł rosołek, to on będzie przejedzony i nie będzie chciał rosołku. I to jest błąd, częsty błąd popełniany przez wielu przewodników, którzy widzą, że ich pies w ogóle nie lubi, jak się go głaszcze. Albo nie ceni sobie słownej pochwały. Albo nie lubi się bawić zabawką. Co zrobić, jeżeli pies nie lubi się bawić zabawką? A zawsze, zanim go pogłaszczesz, czy zanim mu dasz jeść, tak, proponujesz zabawę zabawką. Jeżeli tylko spojrzy na zabawkę, może być dobrze, i żarcie. Dzięki temu pies zacznie lubić zabawkę, tak jak dziecko lubi szpinak, jeżeli zawsze potem dostaje lody.
Co prawda szpinak nie jest strasznie atrakcyjny, ale jeżeli zaraz potem są lody, to jest super. Ewentualnie, jeżeli odrabia lekcje i zaraz potem może iść pograć w piłkę i lubi grać w piłkę, to stara się jak najszybciej odrobić te lekcje, żeby pójść grać w piłkę. Tak samo pies. Żeby móc zjeść smakołyk, postara się poszarpać tą zabawką, żeby dostać smakołyk. Jeżeli zrobi to raz, drugi, trzeci, zobaczy, że ta zabawka też jest fajna. Dzięki temu, budując piramidę nagród, możecie właśnie uzyskać takie efekty, które wielu ludziom się nie udaje. Tutaj i zwolnienie. Ok. Zabawa. Klik smakołyk, klik zabawka, tak jest. Ale nie wypuszczasz zabawki z ręki, dziecko. Nie wypuszczasz, bo pójdziesz do higienistki. Dobrze. I na koniec może być proste zadanie. Siad, dobry pies. Ok. No to już. Jasne?